Masakra. Tak będą wyglądać wypadki w Cities Skylines 2. Słuchajcie. Masakra. Witajcie, z tej strony Błażej, kanał NerdTV4K i zapraszam Was na kolejny newsowy odcinek z Cities Skylines 2 właśnie. No i jak widzicie na początek taka fotka, tak wygląda przykładowy wypadek. No ja mam nadzieję, że to tak nie będzie, kurde, jak ten samochód tak może leżeć, kurczę, zobaczcie, co tu się dzieje. To nie może tak być. Nie róbcie jaj, niech te samochody by się chociaż trochę niszczyły, nie? Jak te wypadki już wprowadzili do tej gry. Już na początek muszę ponarzekać, no ale powiedzcie, że to wygląda normalnie, no bez jaj. 2023 rok mamy, kurczę, 8 lat później drugą część gry nam wypuścili. I takie cyrki mają być. Także zaczynajmy. Dziennik deweloperów nowy wyszedł. Znajdujemy się na forum oczywiście Cities Skylines i tu chłopaki znowu te dzienniki przetłumaczyli. Natomiast ja wam dzisiaj nie będę tego czytał, bo nie ma sensu, bo akurat jest taka sytuacja, że jest to wszystko zawarte w filmach od deweloperów. Także prześledzimy sobie trailer z dziennika deweloperów oraz ten drugi, gdzie wywiad jest z devsami. I co, no przejdźmy od razu do tego filmu, nie będę wam tutaj smęcił. Więc zobaczmy, jak to wygląda sobie tutaj na tym filmie. Cyk, weźmy na full screena. No i mamy epizod drugi, Traffic AI, tak? I za chwilę wam omówię, co się zmieniło. Ładnie, kurczę, ładnie wygląda z góry ta ulica. Natomiast, no grafika budynków jest do poprawy. Spauzujmy, zobaczcie. To, o czym mówiłem, nie? Że będą strefy dla pieszych od razu. To, co mamy w DLC tego, jak to tam się nazywało. Plaza and Promenades, tak? I patrz, i faktycznie na poprzednim filmie nie było tak dobrze widać, czy to są tory tramwajowe w tej strefie dla pieszych, ale tu widać, że one są i tam tramwaj nawet z tyłu jedzie. Także nawet bez samochodu będzie szło do strefy pieszej, tak sobie ładnie tramwaje wpuścić. To jest fajne, już mi się to widzi, więc będą te strefy dla pieszych. Natomiast mówię, te grafiki budynków mam nadzieję, że zostaną poprawione. Jedźmy dalej, co tu ciekawego. No są widoki ładnie na miasto, tak jak było tutaj, jakieś te drogi połączone, pokrzyżowane na dole. Jest znowu ten stadion do rugby. I ogólnie mowa jest o tym, że mieszkańcy to jest krew miasta, takie coś, taka przenośnia, nie? Ta woda w ogóle ładnie wygląda, zobaczcie, kurczę, no. Woda wygląda dużo lepiej, patrzcie, most ładny, ładne takie filary. Super. I zobaczymy sobie najpierw ten trailer i potem wam powiem, co się w ruchu zmieniło na podstawie drugiego trailera, bo tam jest wszystko wyjaśnione. Kurczę, fajnie wygląda to nawet, muszę wam powiedzieć. Tutaj te tory też ładnie skrzyżowane. Spoko. No mówię, no zobaczcie na tekstury tych budynków teraz z bliska widać. One są gładkie jak kartka papieru. No tak to nie powinno wyglądać, kurczę. Chociażby ten tu budynek z tyłu wielki. Zobaczcie, one strasznie sztucznie wyglądają według mnie. Jedźmy dalej, co tu ciekawego. No mamy te światła, o których było mówione, rzut z góry na miasto. No i tu mamy, tak jak było w Citiesach jedynce, kolorami oznaczone, nie? Ruch drogowy, gdzie jest dobrze, to zielono, gdzie jest jubel, to czerwono. Gdzie on tak zapierdziela? O, jest ten ładny most, który był na poprzednim trailerze z boku widoczny, ten zielony taki. Turysta pewnie to był. Ciężarówki widzieliście, będą takie ładne amerykańskie nawet. Dobra, jedziemy dalej, co tu się dzieje? No, bez jaj, no chyba tak pasów nie będą zmieniać, co ta śmieciarka zrobiła, widzieliście to? To chyba, no, coś tu się chyba... O, pat i kot, kot i pat. Na. To jest taka furgonetka dokładnie. Kot i pat, listonosz pat, pan radzie taką bajkę? O, zobaczcie w ogóle, jak płynnie te samochody jadą. To wygląda dobrze. O, znowu. Ale jakoś dziwnie skręciła ta furgonetka. Widzieliście to? Tak jakoś, nie wiem, jakby zarzuciło ją. Zobaczcie w ogóle, jak ludzie wyglądają. Trochę są insi, nie? Niż w jedynce. Widać nawet zróżnicowanie w sylwetkach, że są grubsi, są chudsi na przykład. Także spoko to jest, uważam. Jedźmy dalej, co tu się nie działo. No dobra, tutaj jedzie sobie panu policjantu. Jedzie sobie śmieciarka ładnie. Znowu jedzie listonosz. Ty, to jest kurier chyba, tu jakaś paczka jest nazwana. Zobaczcie,
zapadnięty w ulicy. Mam nadzieję, że to naprawią, bo skandal naprawdę, jak to wygląda, jak może w betonie jeździć samochód, co to ma znaczyć? No nie lubimy takich jaj. Dobra, dalej jeszcze. Co to, autobusik? Autobusik. Autokar pewnie bardziej. O, trajwaj. Zobaczcie, jak ludzie w ogóle się poruszają fajnie po pasach, tak płynnie, elegancko. No i mamy tu panoramę miasta. Ładnie w sumie wygląda nawet. Co to jest? To tu. Czemu ten motor stoi na środku i nie ma ludzia tam? Co? O, nie zdążę zobaczyć, czy pojedzie ten motor. Karetki fajne, zobaczcie, karetki z GTA San Andreas. Te kwadratowe. Ej, jednak będą korki. Także będzie jubilator, bo się już martwili co niektórzy, że jak będzie poprawiony ruch, że nie będzie korków. Będą, bo zobaczcie, co tu się dzieje. Jubel jest. Zobaczcie, jaki korek. Ja pierdzielę, już zważywione. Zobaczcie, jest korki normalnie. Są te do ładowania elektryków. Fantastycznych, widać. Stacje. Parkingi. Super. Co tu ciekawego jeszcze widać? No, widzimy, że można ładować elektryczne te rzęchy. No super, to jest, uważam. Takie pierduki, ale to już akurat jest na plus, ale fajna fura stoi, szkoda, że nie moja. Te motory, jak one stoją, też puste na parkingu, to chyba też, nie wiem, tam jakieś stópka jest, coś pod tym motorem, widać tam coś, coś tam się dzieje. O, tutaj mamy pokazane, można zauważyć, będzie szło ceny parkingów ustawić. Także to jest super. Można ustawić koszta. No, pokazuję to właśnie. Spoko opcja. A tu mamy znowu panoramę. Trajwaj, a trajwaj pięknie zapierdziela. Jaki autobus fajny, o kurde. To się nie spodziewałem, autobus dobrze wygląda. Fajny. No, to mi się podoba. O, i tu ładnie pas ruchu już zmieniła ta furgonetka płynnie, a ta śmieciarka tam wtedy nie wiem co odwaliła. Ten to teraz nie wiem, ten to... Tak, jechał. Dosłownie. Nie wiedział, gdzie ma wjechać. Coś jeszcze jest niedorobione, nie wiedzą, gdzie dokładnie chcą jechać. Znaczy, w jaki sposób chcą się poruszać. Jak się dzieje jakiś korek, coś. Takie manewry będą robić, a widzieliście, jak on zawrócił, aż go podniosło. Kurde, no to ja pierdziałem. A tramwaj akurat jechał. Ten jak zapierdziela. Opa. Znowu. Patrzcie, jechał motor bez ludzia. Widzieliście to? Motor bez ludzia jechał. Normalnie to jest nagrane na filmie, widać to wszystko. Fajne radiowozy są, nie? Typowo amerykańskie. Wcale nie widać, że to Dodge, nie? Ale taki zakręt z taką prędkością to chyba też będzie poprawione, co? Chyba, że w przyspieszonym tempie. To było, o, mamy karetkę z San Andreas. Jedzie mi się robić na dowożenie tych chorych. O, tu widzimy, stał się wypadek, jubel się zrobił. I ten samochód tu wjechał i zawrócił. Widzicie, będą zmieniać trasę, nie że się pchać. W sumie chyba w jedynce też tak było, jak się chałupa paliła, nie? To zawracali jak straż pożarna sobie stała. To było to. Na bank to było. No i jedzie sobie gdzie indziej, nie? Bo tam było zawalone. O kurde, ale drifta walnął. No to akurat spoko wyglądało ten poślizg, ale ty. Ciekawe, co by się wydarzyło, jakby trajwaj akurat jechał i nie było jeszcze dzwonną. Jestem ciekaw, co by się wydarzyło. Ej, fajnie w nocy wygląda nawet. Jeszcze pada deszcz. Jaki budynek fajny duży. Taki okazały ruch. Nadjeżdża karetka, bo się ktoś źle poczuł. No są te służby właśnie drogowe, o których było mówione też na poprzednim odcinku. No panorama tych miast tak z góry i ten wszystko elegancko. No, dlatego mówię, te budynki do poprawienia, te tekstury. Już się powtarzam, ale no, ten, no niestety to jest prawda. Co nam pokażą? O, drogi. No właśnie to pokazują teraz, nie? Że zielono wszędzie. Fantastyczny ruch jest. Także, oj, tu jest pokazane nawet na niebiesko parkingi, super, fajnie, i pokazane jest chyba tą ikonką z takim kluczem, co to jest, albo miejsca, gdzie trzeba drogi naprawić, albo te budynki tych służb, które się tym zajmują.
Traffic InfoView takes the guesswork out of traffic management. No, jest raport. It delivers a real-time overview of how much traffic is on your road network and traffic, so you can resolve problems quickly. Deep simulation transforms the movement of people, goods, and services through your city. Patrzcie, jak tam tramwaj fajnie jedzie. Tam. Pulsing reality of a living. Zatrzymał się tam gdzieś, przystanek chyba był. Breathing city. I nie wiem, czy to było, ale zobaczcie, jakie są odbicia świateł na ulicy. To jest ciekawe. Nie wiem, czy to w jedynce było, bo nie zwróciłem nigdy na to uwagi. Poza tym mało kto grał w nocy. Ja na przykład nie lubiłem za bardzo, jak noc była, bo ciężko się budowało. Strasznie słaba widoczność była, jeśli chodzi o budowanie, jak się w nocy budowało, nie? I teraz tak, ja uważam, że to powinno być zmienione, bo można w nocy zrobić, żeby szło fajnie budować. Po prostu, żeby to zaznaczanie tych stref, czy to wszystko po prostu jaśniejsze się robiło w trakcie tej budowy, bo głównie o to chodziło, nie? Że tak strasznie ciemno było w trakcie wyznaczania tych stref, także no to można poprawić, mi się zdaje, i wtedy można spokojnie tryb z dnia i nocy grać. Mam nadzieję, że też będzie można go wyłączyć, tak jak było w jedynce, i włączyć. But how people choose their path? Autobusik sobie jechał. Always a response to the world. Jadą te służby drogowe i jadą dokąd. O, zobaczcie, jak fajnie wygląda. No i to jest cały ten trailer w sumie. Tu niczego takiego nie pokazali. No powiedzieli o tych zmianach w ruchu. Tam bla 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 w sumie, że wiesz, że wiecie, że mieszkańcy to jest krew miasta, że tam poruszają się do, że każdy z mieszkańców ma tam swoje cele, porusza się do danych miejsc, i ogólnie o tym była gadka i taki trailer pokazujący, jak ten ruch wygląda. Natomiast przejdziemy sobie teraz do drugiego filmiku, w którym właśnie jest zawarte to, co na forum zostało wytłumaczone przez tam administrację, i oczywiście dzięki wielkie, że przetłumaczyli kolejny dziennik devsów. Także włączmy sobie ten drugi trailer, bo on jest też ciekawy i tu się dużo więcej z niego już dowiemy. I tu włączę napisy, co ja bym się nie pogubił, bo tu jest trochę więcej jednak powiedziane. Zacznijmy ten trailer i zaraz wam powiem, o co chodzi, jakie zmiany. No, sztuczna inteligencja w ruchu drogowym. I zaraz wam powiem, jakie będą zmiany, tak będę się starał z nimi tu zsynchronizować, przetłumaczyć, co oni mówią i to, co jest tam właśnie w dziennikach devsów. No i agenci, czyli nasi mieszkańcy, ten mieszkaniec to jest jako agent określany, czyli, znaczy agent, mieszkaniec, pojazd, znaczy mieszkaniec w samochodzie, nie wiadomo, chodzi o to, że każdy, kto się porusza po mieście, odnajduje ścieżki jakieś, którymi chce się poruszać, czyli pathfinding, to się nazywa ogólnie z angielskiego. Więc zaraz wam powiem, na podstawie czego. Jak widzicie, było to pokazane, że taka linia prosta, i słuchajcie, teraz jak to działało w Cities Skylines 1. W Cities Skylines 1 było tak, czekajcie, może pokażę miasto, to mi będzie łatwiej wam pokazać. I macie pathfinding, i będzie określany na podstawie kosztów. I zaraz to powiedzą, na te koszta będą składać się cztery czynniki. I zaraz to będzie powiedziane. Koszt odnajdowania ścieżki, o tym mówią. I teraz tu gościu mówi, o co jest oparty. Właśnie, i że składają się na to cztery czynniki. I właśnie pierwszy czynnik to jest czas, czyli jak długo będą się poruszać nasi mieszkańcy. Także to będzie jeden z czynników, który będzie wpływał właśnie na to, jaką drogę wybiorą. Znowu jedzie motor bez ludzia. Wszystko widać. Także czas. I to będzie tyczyło wszystkich pojazdów, ciężarówek, wszystkiego, nie? I obliczają właśnie, ile czasu zajmuje podróż. I teraz czekajcie. Z jednego miejsca do drugiego. No i może to być prędkość na przykład, czyli będzie zależało też od dróg. Czyli na przykład, jeśli będą chcieli szybko się gdzieś dostać i droga będzie szybka z punktu A do punktu B, no to wybiorą tą drogę. I tu jest ciekawa opcja w ogóle. Zobaczcie, co już widzimy. Będzie można ceny biletów zmieniać w środkach transportu. Widzicie? Ticket price tu jest. Super. To jest już spoko. Tu widzimy, że jest. I jest to, co było, nie? Ilość pojazdów na linii wyznaczonej. I teraz tak. Też wybór tego, jak będą poruszać się mieszkańcy, będzie zależał od cen tych biletów.
Czyli za chwilę to będzie powiedziane właśnie, że pieniądze też będą się składały na ten wybór poruszania się mieszkańców, jaką drogą i czym będą się poruszać. Także ceny biletu będą miały wpływ, to jest też spoko. Major factor in deciding. No on tu mówi, że czas jest głównym czynnikiem, nie? No tutaj bla bla bla. No teraz powie. O, komfort, czyli właśnie droga, jak drogi wyglądają. Komfort, czy są w dobrym stanie, nie? Czy nie są zwarzywione. Także to jest super. Muzyczka. Te parkingi. Money is also important factor in the path. No komfort, no to mówię. O, chodzi o te drogi, nie? W jakim są stanie przede wszystkim. No i pieniądze. Pieniądze, czyli koszta parkingów, koszta biletów w transporcie publicznym. To wszystko się będzie składać również na to, jak będą podróżować mieszkańcy. Fajne te robią wozy policyjne są. Ride on the right side of the road and don't make rash decisions in traffic, but certain vehicles, these being kanetki, no ten skręt, to can in certain cases tu zawracają akurat. I jest powiedziane, że właśnie w skrajnych przypadkach takie dziwne zachowania będą, że sobie gdzieś będą zawracać, tak jak to było w Cities, że sobie wymyślili na drodze zawracanie, nie? Pamiętacie, nie raz takie coś było, nie? Że zawracali na środku drogi. To tu będzie to po prostu w skrajnych przypadkach, jeżeli już tam będzie taka po prostu konieczność. No właśnie, tu sygnalizacje też będą miały wpływ na to. Znowu jechał motor bez ludzia. I zobaczcie w ogóle, jak ten ruch ładnie przebiega, jakie furki fajne, kurcze. No właśnie, i teraz będzie kolejna rzecz, według której będzie to zróżnicowane. Że na przykład, bo parkingi będą za pieniądze, więc będzie też podział ze względu na grupy wiekowe. W jaki sposób będą podróżować. I jest powiedziane, że seniorzy na przykład, o właśnie, wolą komfort i oni sobie... No to są chyba bogaci seniorzy ogólnie w tym City Skylines 2 będą, bo będą płacić woleli za parking, nawet jak będzie drogi, niż łazić gdzieś. Ej, co to jest tu? Patrzcie, patrzcie, jaka tu chmara ludzi stoi u góry. Co to jest? Patrzcie, co tu się dzieje. Samochody przez nich przejeżdżają. Ja pierdziele, skandal. To jest nagrane. No właśnie, te skrzyżowania będą miały wpływ na to, to się będzie składało właśnie na ten czas podróży i na ten komfort też, bo wiadomo, jak będą światła, to będzie dłuższy czas oczekiwania, a długie czekanie, no to też jest komfort. No właśnie, i teraz w końcu ważna rzecz, że te pasy będą się wypełniać równomiernie, że nie będzie jeżdżenia jednym pasem nareszcie. Czyli tu będzie poprawa. Jest napisane. Równomiernie wypełnią skrzyżowanie. Słuchajcie, w jedynce też to było. Jak się dało światła na przykład i się czerwone zapaliło, no to się rozstawiali na wszystkich pasach, tak? Było to. Natomiast to nie do końca działało, bo już był problem, żeby wyjechali jak należy z tego skrzyżowania. Miejmy nadzieję, że tu będzie ok. Ale w takim wypadku, jak były światła, to zajmowali wszystkie pasy. I jedźmy dalej. No właśnie, wypadki drogowe też będą miały wpływ. Patrzcie w ogóle, jak ten wypadek tu będzie wyglądał. Co to jest? Ja się wydam. Ja mam nadzieję, że te wypadki naprawdę nie będą takie kwadratowe, tylko troszkę lepsze. No dajcie znać, co o tym sądzicie, bo dla mnie to wygląda, jak się odbiły te samochody, jakby z kauczuku były, kurcze. No miejmy nadzieję, że to będzie też zrobione. Jedźmy dalej. No i mamy pokazane, że wypadek się wydarzył. Fajnie też oznaczone ikoną, będzie wiadomo, że coś się dzieje. O, widzicie? To jest super. I tu znowu jakiś wypadek. No i właśnie, fajnie by było, jakby było widać, że te samochody są uszkodzone, coś, jakieś chociaż trzy szkła na krzyż, żeby leżały na tej drodze, coś tam oderwane od tego samochodu. Co robi ten karawan tam? Tam już było zwarzywione coś. No i tu jest znowu te kolory, nie? Dróg. Jak one są obciążone. Także.
The one super to wygląda. About the whole city. Then you can also select individual roads and see their own road info view. No dobra, no to jest tam wiadomo. To co było, że to robicie tam sobie sprawdzać, jak to wygląda na natężenie ruchu. There are different types of service vehicles. Some are responding to a call. Pojazdy. O właśnie, będzie ciekawa rzecz dodana. Na przykład właśnie, tu wam ten, czekajcie, może za chwilę, bo chciałem wam powiedzieć jedna rzecz, która ważna została zmieniona. O właśnie, będzie szło zarządzać w końcu dzielnicami, więc pojazdy będzie szło do dzielnicy przypisać. Tu zobaczcie, są police car, że patroluje, to są właśnie w dzielnicy dostępne pojazdy i będzie szło zarządzać nimi, że na przykład mają w pierwszej kolejności ogarniać dzielnicę, do której należą, a potem na przykład inne. Będzie szło kontrolować w pełni właśnie zależności między dzielnicami. To jest super, to mi się podoba. To jest właśnie to wytłumaczone. I to nie tylko, bo tu akurat na przykładzie policji pokazują, ale to będzie też dotyczyło innych samochodów. I to jest fajne. To jest fajne. For example, if you want to have no, no co, widzicie, tłumaczy to, że na usługi miejskie można kontrolować wpływ, znaczy wpływ usług miejskich na dzielnicę. Także super opcja. To jest naprawdę wielki plus, to zarządzanie dzielnicami. City Skylines 2 also features traffic between other cities. No i właśnie, ten ruch między innymi miastami. I to też będzie miało wpływ na to, w jaki sposób te ścieżki będą wybierane. I teraz będzie tak, że na przykład jeżeli przez miasto wasze będzie biegła ta droga spoza miasta innego, no to też ci mieszkańcy będą wybierać przejazd przez miasto, jeżeli będzie szybszy. Na przykład jakbyście mieli jakąś fajną autostradę przez miasto puszczone. No i tu jest wytłumaczone, że eksportuje pojazdy, importuje, tak jak było w ewidencji. Tylko mam nadzieję, że to będzie lepiej zrobione, że oni się nie będą tak dziwnie respić. I zaraz wam wytłumaczę jeszcze jedną rzecz, bo tu nie powiedzieli o tym, bo to jest w dzienniku devsów, tam na stronie Cities, a tu już się film kończył. Słuchajcie, jak macie miasto, będzie coś takiego, bo w jedynce było coś takiego, czekajcie, może cofnę, tu gdzieś był taki widok fajny z góry tego miasta, te dzielnice może gdzie były, jeszcze to cofnę, tu będzie widać dobrze, o właśnie, i słuchajcie, na przykładzie tego wam powiem, bo w jedynce było tak, że jak mieliście na przykład chałupę, tutaj stał dom, była droga, i po drugiej stronie, dajmy na to, była policja i ten dom potrzebował tej policji, no to obliczało w linii prostej, że tu jest najbliżej, nie? I wtedy przypisywało usługi. Nawet jeśli droga tu by nie była dostępna, a naokoło, to względem ten dom względem tego komisariatu obliczył, że tu jest najkrócej, a droga jak biegnie naokoło, to wtedy ta policja zapieprzała naokoło, nie? Drogą. Nie patrzało na to, jaka jest droga, tylko na bliskość budynków w linii prostej. Na tej zasadzie było obliczane i dlatego właśnie przez takie dziwne rozwiązanie były te problemy, nie? Często ze śmieciami czy z innymi usługami, nie? Braki towarów w sklepach, bo po prostu ciurowe było obliczanie tego. Takie w linii prostej po prostu bez względu na to, jak droga przebiega, czyli bez sensu, na dobrą sprawę, tak? Także jedźmy dalej. A i zostanie też zmienione to, że gra będzie obliczała, to było tam na forum napisane, będzie zmienione to, że gra będzie obliczała, czy opłaca się eksportować, więc będzie w ten sposób zrobione, że czym dalej towary będzie trzeba dowieźć, tym większy będzie ich koszt. Więc na podstawie tych kosztów też gra będzie odbliżać właśnie to, jak poruszać, jak wysyłać pojazdy. I będzie się starała z fabryk do najbliższych sklepów wysyłać po kolei, potem do dalszych. Także będzie zupełnie inne planowanie miasta, to też jest super i to jest, uważam, też dobra zmiana. Więc nie będą tak często eksportować albo importować i teraz będzie trudniej jeszcze właśnie balansować fabryki i te sklepy, nie? Bo w jedynce to wiecie, jak było, są poradniki u mnie na kanale, ja to tłumaczyłem, nie będę tu się rozgadywał.
Natomiast tu będzie to poprawione, no ale miasto bardziej będzie polegało samo na sobie niż na eksportach i importach, nie? Także to jest super zmiana, uważam. In the form of traffic traveling from one outside no i to było tutaj w tych pasach ruchu, nie wiem, tutaj już chyba nic nie będzie takiego ciekawego. No są te połączenia zewnętrzne, no natomiast ciekawe, czy będą tak ograniczone jak w jedynce, czy będzie ich więcej, bo to tu nie jest wspomniane. No i tu mówi o tym właśnie, co już mówiliśmy, że jest import i eksport obywateli. Fajnie to wygląda tutaj z tej strony. Nawet te ciężarówki ładne takie koła miały. Tu jest ładny widok na główną ulicę. No jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Wypadki są kwadratowe, więc według mnie są do poprawienia. No i główne zmiany w tym AI, właśnie w tym trafiku, no to ten sposób poruszania się, że będzie obliczany faktycznie na podstawie szybkości tego czasu, kosztów tego komfortu, o którym mówili. Także to jest super. I z podziałem na grupy wiekowe też zależność właśnie. Bo na przykład młodzież nie ma hajsu, to będzie częściej na przykład jeździć rowerami albo czymś takim. Też nie stać ich na miejsca parkingowe, to będą gdzieś tam w takie miejsca się poruszać, gdzie tego parkingu nie potrzebują albo gdzie one będą bardzo tanie. Więc będzie szło bardzo, na przykład wpływać teraz na ruch bardzo mocno tymi cenami właśnie parkingów, cenami biletów transportu publicznego. Także uważam, że to super jest. Także dajcie znać, jak wam się materiał podobał. Tak krótko dzisiaj starałem się zawrzeć wszystko, chyba to, co tam jest w sumie w poradnikach. No mówię, nie ma tego tyle, co w Road Toolsach. Zobaczymy, co następny poradnik przyniesie. Także będę wdzięczny za aktywność pod filmem, komentarze, łapki, mile widziane, oczywiście sub z dzwonkiem, jeśli ktoś nowy na kanale. No i co, zachęcam was do dołączenia na Discord Nerdowie Błażeja, Facebook Nerdowie Błażeja, a na Twitchu, YouTubie, Instagramie i TikToku NerdTV4K. I dzięki serdeczne za ten odcinek. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.